I'ma tell my don't panic, I'm the I'ma tell my you can hear my I I'ma Siemanko wszystkim, Maciej Pietrowicz z tej strony, kanał Real Progress. Słuchajcie, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat wyjścia z redukcji w okres wejścia, może bardziej w okres masowy, po okresie redukcyjnym. Natomiast chciałbym tutaj zaznaczyć, że bardzo mocno się to różni u osób, które redukowały na bardzo niskiej kaloryce i bardzo mocno to się różni u osób, które redukowały na wyższych kaloriach, z małą ilością aerobów. I no tutaj ciężko będzie się skupić, powiedzieć jednakowo, że powinniśmy zrobić tak i tyle, albo tak i tyle. Tutaj rozwiązań jest wiele. Ja sam widzę po swoich podopiecznych, że bardzo różnie reagują na wyjście z redukcji, kiedy kończyli redukcję do cięci, można powiedzieć, do kości. Inaczej ktoś reaguje na wejście w okres masowy, kiedy sylwetka była po prostu sylwetką plażową, ale oczywiście sylwetka taka plażowa z wyraźną kratką również pozwala nam na wejście w okres masowy. No i tutaj ciężko jest powiedzieć jednym zdaniem, że robimy tak, tak i tak. Natomiast skupimy się może na takich najważniejszych rzeczach i na takich podstawach w tym materiale i nazwijmy to, że będzie to część pierwsza. Słuchajcie, na samym początku chciałbym tutaj podkreślić, że bardzo istotne jest to, jak pracujemy na co dzień, czy jest to praca fizyczna, jak dużo jest aktywności, jak długo trwał okres redukcyjny, jak właśnie niska była kaloryka podczas końcówki okresu redukcyjnego i według mnie są możliwe rozwiązania właśnie tego typu. Możemy uciąć cardio od razu, ewentualnie przejść na cardio tylko i wyłącznie w linie treningowe. Według mnie ucinanie aktywności do zera nie będzie dobrym rozwiązaniem. Ja osobiście tak u siebie mam, tak jak zawsze mówię, prowadzi mnie według mnie top trener w Polsce, czyli Adam Rębiś. I Adam do mojej osoby podszedł w ten sposób, że aktywność poleciała w dół, czyli aerobów zero. Ja troszkę w ciągu dnia się ruszam, więc wzięliśmy to pod uwagę. Natomiast nie jest to ruch, jakaś praca fizyczna i tak dalej, tylko ja dużo jeżdżę autem, dużo gdzieś tam chodzę, załatwiam i tak dalej. Mam też inną pracę, gdzie troszkę aktywności mnie to kosztuje. Może nie dużo, ale troszkę tej aktywności jest. Natomiast nie jest ta aktywność wyższa niż 6-8 tysięcy tych przysłowiowych kroków w ciągu dnia. Więc u mnie aktywność zero, natomiast bardzo ciężki trening, brak dodatkowej aktywności w postaci cardio. No i wyjście z kaloriami od razu bardzo mocno w górę. Gdy kończyłem okres przygotowań, jadłem około 400 gramów węglowodanów. Teraz tych węglowodanów na początku sam zwiększyliśmy razy dwa. Aktywność ucięliśmy też, można powiedzieć, dość drastycznie. No ale to też było wszystko poprzedzone okresem takim roztrenowania, czyli był mostek. No i sprawdza się to super. Jakie są plusy tego typu wyjścia z okresu redukcyjnego w okres masowy? Na samym początku już mocno odżywiamy organizm, mamy siłę od razu na dość ciężki trening, mamy oczywiście odpowiednią regenerację już na samym początku. No i druga strona medalu, czyli można powiedzieć genetyka. Ja się nie ulewam przy tak, no nazywam to kolokwialnie, ale nie podchodzę tkanką tłuszczową, nie nabieram dodatkowej tkanki tłuszczowej, odbijając tak wysoko w górę na samym początku. Moja sylwetka nadal jest wyraźna, moja sylwetka nadal dobrze wygląda, ale według mnie jest to właśnie spowodowane tym, że trening jest bardzo ciężki, bardzo mocny i na samym początku już trenuję dość ciężko, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Oczywiście doping również odgrywa tutaj znaczącą rolę i nie ukrywam, że od razu wchodząc w okres masowy pojawia się insulina, pojawia się hormon wzrostu, pojawia się testosteron. Tak to wygląda na tego typu osobie jak ja, no i sprawdza się to super. I plusy również tego są takie, że nie zmieniam przez dobre 3, 4 bądź nawet 5 tygodni kompletnie diety. Dieta jest jednakowa, jedyne co robię, to skupiam się mocno na treningu i progresuję z treningu na trening i dokładam kolejne kilogramy. Dawki również się nie zmieniają, dawki są jednakowe. I to będzie się na pewno utrzymywało przez cały okres masowy. Jedynie co możesz zmienić, to dawkowanie insuliny ze względu na podaż węglowodanów. Proszę nie pytać mnie tylko w komentarzach, ile insuliny, jeżeli jecie 800 węgla czy 1000 i tak dalej, czy insulina jest konieczna do hormonu wzrostu, bo nie jest konieczna do hormonu wzrostu i nie zawsze insulinę dajemy przy wysokiej ilości węglowodanów. Pamiętajcie o tym. To jest też kwestia mocno indywidualna. Natomiast u podopiecznych podchodzę do tego typu manewrów troszkę w inny sposób. Jeżeli widzę, że ktoś redukował na niskiej kaloryce, jeżeli musieliśmy zejść naprawdę drastycznie mocno z kaloriami i bardzo mocno pedałować, to powiem Wam szczerze, że na samym początku tylko i wyłącznie obcinam cardio i podnoszę nieznacznie, bym powiedział, nawet te węglowodany. O takie powiedzmy 50%. Jeżeli ktoś ma 200 gramów węglowodanów, to podbijam to na 300-350 gramów węglowodanów i ucinam cardio, przypuśćmy, z 45 czy z 50 minut. Przez 7 dni w tygodniu ucinam to na
same dni treningowe, ale nawet zostawiam te 30 czy 35 minut nadal. Po dwóch tygodniach dopiero widzę, jakie zmiany zaszły w sylwetce. Przeważnie są to zmiany oczywiście pozytywne, czyli jesteśmy naładowani glikogenem, nie podchodzimy tkanką tłuszczową, wszystko jest według planu. Wychodzi nam tak, jak chcieliśmy, wszystko jest odpowiednio zaplanowane i wtedy widzę, że możemy śmiało zaatakować organizm w inny sposób, czyli podbijamy te węglowodany jeszcze mocniej, zostawiamy to przez dłuższy okres czasu, podobnie jak u mnie, zostawiamy nawet to przez 2, przez 3, może nawet przez 4 tygodnie i bawimy się tutaj tylko i wyłącznie aktywnością, czyli aktywność nadal zostawiam na dość przyzwoitym poziomie, czyli przypuśćmy 5 razy w tygodniu, wtedy kiedy są dni treningowe i utrzymuję tą aktywność przez 30-35 minut właśnie po treningu przez 5 razy, tak? Więc mamy te 5 razy 30, mamy troszkę wyżej kalorie i sobie to utrzymujemy. Później, jeżeli już widzę, że dana osoba reaguje odpowiednio, nadal się nie zatłuszcza, nadal nie ma jakiejś mocnej retencji wody i wszystko jest w porządku, wtedy śmiało mogę tą aktywność zdjąć do takich, można powiedzieć, nawet nie tylko i wyłącznie nietreningowych, czyli w tym wypadku, jak mówimy o 5 dniach treningowych w ciągu tygodnia, to na 2 dni nietreningowe w ciągu tygodnia ta aktywność zostaje przy tylko tych 2 dniach nietreningowych. I taki maksymalnie 30 minutek i kaloryka również na tym samym poziomie może nadal zostać, a później nam zostaje tylko i wyłącznie podbijanie naszych kalorii, podbijanie naszych węglowodanów, ewentualnie tłuszczu, wszystko zależy od danej osoby i właśnie to jest odpowiedni moment dopiero według mnie po tych 4-6 tygodniach, kiedy schodziliśmy z aktywności, podbijaliśmy bardzo delikatnie kalorykę, ewentualnie troszkę mocniej. I wtedy jest dopiero odpowiedni moment, aby z tymi kaloriami przeszaleć mocniej, ponieważ przez te 4-6 tygodni nasz organizm również na odpowiednie obroty się wkręcał, jeśli mowa o treningu. Nasza siła oczywiście, jak ja zawsze mówię, nie jesteśmy Mariuszem Pudzianowskim, że skończyliśmy redukcję, wyciskaliśmy, przypuśćmy 80 kg na klatkę i nie będzie tak, że wyciśniemy 100 kg, 120, 140 i będziemy tak sobie po prostu dawać to jedzenie, bo mamy gdzie te paliwo pchać. Tak naprawdę podbijając jedzenie na samym początku, to będzie według mnie troszkę nieracjonalne, bo będziemy się po prostu zatłuszczać. Nasze zatłuszczenie będzie widoczne, nasz okres masowy będzie trwał bardzo krótko, nie będziemy mieć później możliwości różnych typu rotacji, możemy na początku tak naprawdę zagotować się tym jedzeniem, sorry za taki kolokwializm, ale możemy tak naprawdę zapchać się tym jedzeniem na tyle mocno, że niedługo będzie potrzebna kolejna redukcja, ponieważ każdy, kto chce wejść w okres masowy, chce od razu jak najwięcej jeść, ponieważ to będzie jak największy progres. Wiele osób widzi, że waga nie wzrasta, że waga nie idzie do góry, więc trzeba to jedzenie podbijać, podbijać, podbijać. Nic mylnego. Naprawdę ten sport i logika to są kompletnie dwie oddzielne sfery. I według mnie tak naprawdę wyjdźcie z tej redukcji bardzo spokojnie, będzie dobrze, ale skupcie się mocno na treningu, dokładajcie kilogramy. Jak widzicie, że dokładacie te kilogramy bardzo mocno, że potrzebujecie więcej paliwa, to po prostu te paliwo wtedy dodajcie. Wtedy dopiero dodajcie te kalorie. Na samym początku naprawdę nie, ponieważ nie jest to kompletnie potrzebne. No i oczywiście są jeszcze osoby, które kończą redukcję na wyższej kaloryce i wtedy naprawdę się nie boję dodać tych kalorii mocniej. Jeżeli ktoś kończył redukcję na 400 gramach węglowodanów, 500 gramach węglowodanów, pedałował naprawdę takie 40 minutek dziennie przez 5-6 dni w tygodniu, to według mnie możemy mocno przeszaleć i możemy z tym kardio zejść od razu do zera, zostawić tą kalorykę, zobaczyć, jak ta sylwetka wygląda po 2, nawet 3 tygodniach i jeżeli widzimy, że jest dobrze, siła idzie na trening, jesteśmy świezi, dość świeżo się czujemy, to możemy przeszaleć z tymi kaloriami i pójść w górę. Więc w ten sposób i w ten sposób możemy wyjść z redukcji. No i trzeci sposób, czyli mój na samym początku, o którym powiedziałem. Już cały jestem mokry, ale jest taki upał, że to są właśnie minusy wagi około 130 kg, ponieważ u mnie tak to wygląda. Około 125, natomiast jak wam powiedziałem, zobaczcie, idzie waga do góry, teraz już mi stanęła ta waga i nadal nie zwiększam kaloryki, mimo że jestem po okresie redukcyjnym. Te kalorie u mnie są na stałym poziomie, jedynie co robię, to dokładam kilogramy na treningu. Według mnie właśnie w ten sposób, bądź w ten sposób możemy podejść do okresu typowo masowego po okresie redukcji. Co jest jeszcze ważne i w jaki sposób jeszcze podchodzę do pewnej grupy osób, to jest na pewno okres redukcyjny, gdzie dość mocno polecieliśmy nisko z tą tkanką tłuszczową. Jeżeli ta tkanka tłuszczowa była na naprawdę, naprawdę niskim poziomie, można powiedzieć, te pręgi na dupie były widoczne, to jest taki wyznacznik. Jeżeli poślad jest suchy, no to redukcja była zrobiona naprawdę bardzo mocna. U takich osób zawsze, ale to zawsze tutaj odpoczynek przede wszystkim, czyli po takim okresie redukcyjnym wskakujemy na wyższe kalorie, aby odżywić nasz organizm. Ten organizm tak się będzie odżywiał przez dobre 2, 3, 4 tygodnie. Będziemy dochodzić do siebie, jeśli mowa o samopoczuciu. I aktywność fizyczna powinna według mnie zostać wtedy utrzymana nawet przez 5 bądź 6, 7 dni w ciągu tygodnia. Po te przysłowiowe 30 minutek, aby z tej aktywności nie schodzić. Więc chciałbym nadal ruszać się dużo,
chciałbym, aby mój podopieczny nadal ruszał się dużo, aby nadal miał tej aktywności dość sporo, natomiast chciałbym, aby już jadł więcej i aby już odżywał, już powoli się przygotowywał do okresu masowego. Jak wtedy powinny wyglądać treningi? Według mnie dość delikatnie, czyli możemy robić typowe odbicie, dość mocne, ale jeżeli widzę i czuję, że dana osoba chce progresować, ale psychicznie i fizycznie, może inaczej, psychicznie chce progresować, bo wie, że to będzie odpowiednie wykorzystanie potencjału tego po redukcji, ale widzę, że ktoś jest naprawdę zmęczony, libido leży, samopoczucie leży, to według mnie taki odpoczynek, tak jak powiedziałem, 2-3-4 tygodnie wyjdzie tylko i wyłącznie na plus. No i wtedy nie trenujemy naprawdę ciężko, możemy potrenować sobie delikatnie, lżej, nie robić dwóch serii roboczych, a jedną serię roboczą, nie musimy robić trzech serii lżejszych, wystarczy nam jedna cięższa i w ten sposób będzie naprawdę ok. Nasz układ nerwowy też musi dojść do siebie i weźcie to pod uwagę, że nie zawsze uderzanie w okres masowy, w okresie redukcyjnym z taką mocną bombą będzie odpowiedni. Ponieważ ile pomasujemy? 4 tygodnie, 6 tygodni i wtedy ja już się przekonałem, ja wtedy widzę po prostu, Maciek, już dopiero mamy tak naprawdę 6 tygodni masy, a ja już nie dam rady masować, ponieważ czuję okropne zmęczenie. No i co wtedy zrobić? No nic nie mogę zrobić, tak naprawdę muszę tylko i wyłącznie zrozumieć daną osobę, robimy odpoczynek, a ja nie chciałbym robić odpoczynku w środku bloku treningowego, w środku masy, a chciałbym zrobić ten odpoczynek na samym początku, więc odpocząć, dojść do siebie, niech organizm tak naprawdę zacznie funkcjonować tak, jak funkcjonować powinien i wtedy dopiero mocno uderzamy z okresem masowym i też mamy ku temu tak naprawdę możliwości. Jesteśmy wypoczęci, mamy te kalorie już delikatnie wyrównane, tej aktywności, jak powiedziałem, mamy 5, 6 czy 7 dni w ciągu tygodnia przez 30 minut, możemy tą aktywność wtedy ubić mocno w dół, po prostu, sorki właśnie, że tak mówię, ale każdy zrozumie, tą aktywność ubijamy mocno w dół, te kalorie możemy dać już wyżej, jesteśmy żywi, możemy dojść tutaj, wejść oczywiście z dopingiem na wyższe delikatnie dawki, coś dołożyć. No i jest super. Pamiętajcie, nigdy organizm nie będzie dobrze funkcjonował, jeśli będzie zajechany, nigdy nie będzie tego postępu odpowiedniego, jeżeli będziemy zmęczeni po naprawdę drastycznej, mocnej redukcji. No i to trzeba oczywiście zrozumieć, no tak jest. Natomiast zawodnicy bardzo często po okresie postartowym przychodzą od razu do okresu budowania. Nie jest to nic złego, ale według mnie zawodnik po okresie startowym, gdzie tych środków było bardzo dużo, powinien przede wszystkim zejść ze środków, czyli dawka typowa, taka typowo mostkowa, rzędu 200-250 mg na tydzień, ewentualnie zostawić sam testosteron w wyższej dawce, 500-750, jeżeli zawodnik jest zaawansowany, nawet 1000, czyli przysłowiowy gram i możemy wtedy na tym samym testosteronie sobie lecieć przy wyższym jedzonku z ciężkim treningiem, ale bez dodatków. Takie są rozwiązania, to jest taki szkic, natomiast tutaj z tego miejsca bardzo mocno bym was prosił, abyście mi powiedzieli, co chcecie usłyszeć. Ja skupię się na danym przypadku, na danej osobie, ewentualnie na danej grupie osób i chętnie wam naprawdę opowiem o tym wyjściu z redukcji w okres masowy. Tylko chciałbym wiedzieć, co was najbardziej interesuje, czyli jaką może ty jesteś osobą, z jakimi osobami masz problem, jeśli mowa o prowadzeniu jako trener. I na pewno pomogę, na pewno tego typu materiał nagram. Natomiast tutaj się skupiłem na 3 bądź 4 grupach osób, ponieważ jest to naprawdę temat rzeka i można o tym mówić, mówić i mówić. A tymczasem lecę po wiatrak. Tak jak widzicie, to jest właśnie masa podczas lata. Jak ktoś mi pisze w raporcie, że jest ciężko, ja wiem, ja też to czuję, naprawdę też nie jest to komfortowe. Słuchajcie, widzimy się przy kolejnym materiale. Zapraszam do subskrybowania, klikania dzwoneczka, dawania łapki w górę, wbijacie na nasze Instagramy. Ogólnie wszystkie nasze media społecznościowe macie w opisie. Zapraszam i widzimy się przy kolejnym materiale. Hejka!